Pielęgnacja cery w okresie jesienno-zimowym znacznie różni się od tej wiosną czy latem. Niska temperatura, silny i mroźny wiatr. Wszystko to często powoduje podrażnienia skóry. Dodatkowo przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach sprawia, że cera staje się przesuszona, matowa, szara i nadwrażliwa. Jak zadbać o cerę w tym okresie, podpowiada właścicielka gabinetu kosmetycznego Pasja w Ropczycach, Agata Uryjasz. Nasza cera w chłodniejsze dni narażona jest na wiele niekorzystnych czynników. Okazuje się, że sposób jej pielęgnowania w dużym stopniu zależy właśnie od pory roku. W tym okresie na pewno niekorzystnie wpływają czynniki zewnętrzne, atmosferyczne, takie jak wiatr, mróz, niższa temperatura oraz czynniki wewnętrzne, czyli na przykład klimatyzacja, ogrzewanie. W ten sposób po prostu skóra nadmiernie się przesusza, więc trzeba inaczej o nią dbać. Najlepiej zacząć od zmiany kosmetyków na ten okres, mówi właścicielka gabinetu kosmetycznego Pasja Agata Uryjasz. Formuła kosmetyków powinna być bardziej gęstsza oraz bardziej tłustsza i dobieramy produkty, które są bogatsze w składniki aktywne. W okresie letnim, wiadomo, ze względu na większą potliwość skóry, dobieramy lżejsze konsystencje, kremy typu BB. Tutaj należy się właśnie skupić, tak jak wcześniej wspomniałam, na tłustszych i gęstszych konsystencjach, aby po prostu zabezpieczyć skórę przed złymi czynnikami atmosferycznymi. Warto również skorzystać z zabiegów kosmetycznych, które wpłyną na wygląd naszej buzi. Jesienno-zimowy okres to jest najlepszy okres, kiedy można zregenerować skórę po przesuszonym lecie. Skóra po lecie po prostu jest przesuszona, dlatego to jest najlepszy czas, aby różnego rodzaju nie tyle pielęgnacyjne zabiegi wykonywać, ale też na przykład takie upiększające, jak na przykład makijaż permanentny. Do wyboru na przykład mamy zabiegi, które złuszczają skórę, na przykład są to kwasy, peeling kawitacyjny, mikrodermabrazja, oczyszczanie. To jest taki właśnie odpowiedni moment, aby zadbać i zatroszczyć się o swoją skórę. Ale nie wszystkie zabiegi kosmetyczne w okresie jesienno-zimowym są zalecane. Niektóre, niestety, mogą podrażnić skórę. Może to być na przykład mikrodermabrazja, która nie jest dedykowana w czasie minusowych temperatur. U nas najczęściej klimat się zmienia, więc to nie są takie wymogi, musiałyby być bardzo niskie temperatury. O cerę dbać powinny już nie tylko panie. Coraz częściej po fachową pomoc w gabinetach kosmetycznych sięgają również panowie. Fakt, że mężczyźni mają inaczej zbudowaną skórę, przez co są bardziej odporni na czynniki zewnętrzne, atmosferyczne oraz też później się starzeją. No to jest taki temat tabu w dzisiejszych czasach, że mężczyźni jednak nie chcą dbać o tą skórę, ale też powinni zatroszczyć się, aby po prostu za jakiś czas utrzymać efekt jędrnej, gładkiej skóry. Okres jesienno-zimowy to również dobry czas na zmianę makijażu. Jaki będzie królował w tym sezonie? W tym sezonie właśnie fajnie wracamy bardziej do naturalności. Są bardzo modne odcienie takie jesienne, czyli pomarańcze, brązy. Zmieniamy właśnie czerwone usta na bardziej stonowane, troszeczkę do tych natury tak się zbliżamy. Smoky eyes zmieniamy na z ciemnego czarnego na brązowy. Oczywiście brokat, bo zaczynają się właśnie andrzejki, więc cały czas bronzer na rzecz różu, żeby delikatnie podkreślić skórę i jak najbardziej naturalność. Pamiętajmy też o tym, że nieważne co jest modne, ważne, żeby po prostu kobieta czuła się dobrze w swojej skórze. Wygląd naszej cery to nie tylko kosmetyki i ochrona zewnętrzna. Pamiętajmy o odpowiednim nawadnianiu organizmu, zbilansowanej diecie, witaminach oraz dobrych i sprawdzonych suplementach diety.